Teatr imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie już otwarty. Głogowianie czekali bardzo długo, albo nawet i dłużej. Prezydent miasta Rafael Rokaszewicz nie ukrywa, że odbudowa teatru od wielu lat stanowiła dla niego priorytet. Około 20 lat pracowałem na rzecz odbudowy jako urzędnik, wcześniej pozyskujący środki finansowe, jako członek Fundacji na rzecz odbudowy teatru. Teraz jako prezydent mogłem doprowadzić to dzieło do końca od podstaw. Zrobiliśmy nową dokumentację projektową, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Na każdym etapie konserwator zabytku, wszystkie służby, które opiniowały tę dokumentację, pozyskanie środków zewnętrznych, środków z Unii Europejskiej, 14 milionów z Ministerstwa Kultury, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kawał ciężkiej pracy, ale jak widać to się opłacało, efekty są niesamowite. Już dzień przed otwarciem teatr cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Głogowa i nie tylko. Mieszkańcy tutaj przychodzili, prosili o autografy na tych książkach, na tych folderach. Mówili, gdzie do rodziny powędrują. Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, o Europie nawet nie wspomnę. To idzie w świat, ta informacja idzie w świat, nie tylko w Polskę i to bardzo fajnie. Dzień otwarty pokazał, jak wyczekiwana przez mieszkańców była ta inwestycja. Stali oni w długich kolejkach, aby zobaczyć to miejsce. Cieszy nas to, że w ciągu 2 godzin aż 2,5 tysiąca osób przyszło zobaczyć, jak wygląda ten ich teatr. Widzimy, jakie są kolejki, no niesamowite kolejki, nikt się nie spodziewał, że pogoda jest niesprzyjająca, a ludzie naprawdę czekają po kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby po prostu zwiedzić ten budynek. Głogów może stać się dla regionu stolicą kultury. Najbliższe teatry mamy w Zielonej Górze, w Legnicy, w Lesznie. Akurat w środek się wstrzeliliśmy. Będziemy korzystać głównie z teatrów przyjezdnych i bardzo fajnie, że one są w pobliżu. Ta współpraca, myślę, będzie układała się bardzo, bardzo dobrze. Jesteśmy na nim otwarci i taki jest cel tego teatru. Atmosfera sukcesu była wyczuwalna na każdym kroku. Jedziemy do teatru w Głogowie. Muzyka przy okazji. Właśnie, to jest pokaz możliwości. Oczywiście ze względu na to, że są mieszkańcy, nie może być tak głośno, jak tutaj sprawdzali nasi koledzy z Miejskiego Ośrodka Kultury sprzęt, ale właśnie jest. Teatr jest odbudowany na wzór tego sprzed II wojny światowej. Jest odbudowany praktycznie jeden do jednego w stosunku do tego, jak on wyglądał przed II wojną światową. Nie brakuje w nim elementów historycznych. Kolumny są wyczyszczone, są odmalowane, natomiast te otwory po kulach na wniosek mieszkańców zatrzymaliśmy w pamięci. Teatr imienia Andreasa Gryfiusa ma długą i piękną historię. Niegdyś występowali tu artyści światowej klasy. W 1843 roku koncertował tu światowej sławy kompozytor Franciszek Liszt na specjalnie skonstruowanym przez jednego z głogowskich przedsiębiorców fortepianie. Kolejną ciekawostką jest postać Emila Janingsa, osoba, która jako pierwsza w dziejach Hollywood zdobyła Oscara, a jest związana z głogowskim teatrem, ponieważ tutaj jako młody aktor podpisał pierwszy zawodowy kontrakt. Czas na wypowiedzi mieszkańców, którzy są zachwyceni tym, co zastali. Jestem wzruszona, że wreszcie jestem w teatrze. Czekałam. Jest to dla wszystkich mieszkańców historyczne wydarzenie. No czekaliśmy, tak długo czekaliśmy na ten moment. Ja przychodziłam od czasu do czasu patrzeć, jak prace postępują, a dzisiejszy dzień to jest... To jest dla Pani historyczny moment? To jest historyczny moment. Piękna stolarka, wykończenie bardzo, powiedziałabym, bardzo ładne, bardzo efektowne, no i na pewno będę przychodzić na sztuki. Wyobrażałem sobie, że będzie bardziej skromnie, można powiedzieć. Akustyka to jest ta próba, co była bynajmniej wspaniała akustyka też jest. Emocje po dniu otwartym i premierze teatru imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie z pewnością szybko nie opadną. To, co jest najpiękniejsze, to fakt, że na odbudowie teatru zależało ogromnej rzeszy mieszkańców Głogowa. Zaliczyć do nich można także prezydenta miasta, który nie ustawał w działaniach i z pewnością inwestycją w kulturę zapisał się na stałe w historii Głogowa. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.